Witajcie. Mamy niedzielę, 16 czerwca, godzina 8. Jak widzicie, jestem na początku szlaku. Tutaj, gdzie chodzę zawsze, na tej paradolinie Bugu. Wszystko już jest gęste, gęsto zarośnięte. Niestety wieje, jak zawsze, ze wschodu. I tutaj zaczynam za tymi krzakami, drzewami, żeby byłoby mnie lepiej słyszeć. Później jeszcze wejdę tam dalej. Dzisiaj powiem Wam o zbawieniu w imieniu Boga, w imieniu Bożym. Słuchałem cały odcinek u Kamila na Przeobrażonej Wyobraźni, który jest bardzo, ale to bardzo mocno opisany w treści. A ja po prostu odsłuchałem. Sięgnąłem do słowa, konkretnie do Ewangelii Mateusza, w rozdziale 7, 21, 23 werset, tam gdzie jest mowa o tym, że nie każdy, kto będzie mówił Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I tu należy się z tym zgodzić, bo jeżeli przeanalizujemy te słowa, zaczniemy rozumieć sens, czy też wokół umysłu rozważać to tam, co jest napisane, dochodzimy tak do takich, a nie innych przemyśleń. Poczekajcie chwilę, dojdę jeszcze do tego cienia i tam zacznę mówić, żeby było lepiej. Ale już tutaj jest lepiej. Łąki już pierwsze. Sianokosy za nami. Tam daleko na drodze stoi bocian. Zaraz Wam to pokażę. Szuwary, bo zaraz stanę. Padało u nas bardzo ładnie. A już poleciał bocian. W każdym razie Mateusz, werset 7, rozdział 7, werset 21. 23. Nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. I tutaj właśnie rodzi się pytanie. Nie każdy. I ta właśnie wola Ojca. Jak ją mamy poznać? Jak ją mamy zrozumieć? Wiemy, że do czasu Chrystusa byli prorocy. Oni instruowali o woli Ojca. Po czasie, czy od Chrystusa. No jak mamy ją poznać? No właśnie nie inaczej. Jeżeli stając się Bogiem i Chrystusem, mamy w sobie tą wolę. Gdy zrozumiemy, że jesteśmy Nim, że jestem, to też i nasze imię, jestem, który jestem. Będąc w tym imieniu, jesteśmy wolą Ojca. Choćby nawet nie potrafimy myśleć o innych, czy o innych rzeczach, w sensie krzywdy dla kogoś, jest w nas miłość. I tak należy to rozumieć, że tutaj w tym momencie nie każdy, a w kolejnym, w tym dniu wielu mi powie. Czyli już wiemy, że nie tylko, że nie każdy, ale i wielu. Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w
Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów. Widzicie, czyli tak jak Jan, który był dobry, znaczy Jan może to jest złe słowo, ale generalnie wszystkie te prorokowanie, wypędzanie demonów, czy dokonywanie cudów miało na celu dobroć. To, co tak wielu ludzi na tym świecie się stara. Posiada dobroć, bo oddaje jakieś swoje część dochodów z tego świata. Tak ani inaczej się zachowuje, pomaga, jest wolontariuszem. Ale gdzieś pytanie, gdzie jest imię Boże w nich? Bo oni wierzą właśnie w dobroć swoich czynów. Wierzą w to, że są na jakimś stanowisku i to stanowisko daje im wiarę. Wierzą w moc pieniądza. Wierzą właśnie w moc uczynków dobra. A imię Boże, zbawienie imienia Bożego jest w słowie jestem. Jestem, który jestem. Uwierzeniu, że jesteśmy rozszerzoną świadomością Boga, że Bóg poprzez Chrystusa dał nam siebie. I popatrzcie, nawet to nie daje tego zbawienia. Wejścia do Królestwa Niebieskiego. Bo dalej wówczas im oświadczył, nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Zobaczcie, jaki to jest w tym sensie straszne, że jest tyle tych religii, tyle tych metod pojmowania Boga. Przychodzi wielu ludzi na tym świecie z imieniem Jezus, Jezus Chrystus, Jehowa. Wszyscy próbują jakoś to ogarnąć. Henryk ostatnio właśnie patrzę, dzisiaj chciałem sprawdzić ten cytat Biblii mesjańskiej, czy nie ma jakichś różnic. To też widzę 9 czerwca, już też znowu o Pawle. Trzyma się tego tak strasznie mocno, bo to jest jego prawda. To jest jego imię. Nie rozumiem, że prostota tego jestem, prostota tego zbawienia jest niesamowita. I to Bóg decyduje o tym, czy to do nas przyjdzie teraz, czy to przyjdzie później. My na to nie mamy żadnego wpływu. Tak jak Neville nieraz wielokrotnie o tym mówi. Ja sam po sobie też widzę po dniu dzisiejszym, ile jeszcze jest czegoś takiego, że jestem tu, w tym sensie, w tym świecie, w jakichś cząstkach, nieoderwany. Dalej imię jestem. Tkwi, rozkwita we mnie wielokrotnie. Tygodnie, wiele dni mam takie naprawdę niesamowite rzeczy. Ale przechodzą pojedyncze chwile, momenty, gdzie próbuję mną zachwiać to, co to sobie myślę, co bym chciał. I dzisiaj, jak słuchałem właśnie zbawienia w imieniu Bożym u Kamila, rzeczywiście wyszedłem tutaj, idąc tutaj i poczułem takie, jak to opisać, takie wyzwolenie. Idę nie mając celu w tym świecie. Idę mając może jakieś aspiracje względem tego, że po prostu trzeba żyć i zarabiać i w ogóle. Ale jest mi obojętne. Bo tak jak teraz słyszycie, pojawiają się ci wszyscy migranci w Polsce. Różne te rzeczy. Gdzieś tam jakoś na S19, tutaj w Lubelskim, obrabowano kobietę. I o ile tak, rzeczywiście, ten świat umarłych, wszyscy teraz walczą, co zrobiliście, kłócą się.
ile mi to wewnętrznie jest obojętne, bo wiem, że jestem Bogiem, wiem, że to nawet w jakimś sensie musi mieć miejsce, że może nie to doświadczenie bezpośrednio i powiedzmy mające związek z Bogiem, jakkolwiek też ma z nim związek, bo każde stworzenie jest częścią Boga, każde stworzenie posiada jego współświadomość, jest dobrem, ale całość tego świata, niewolnictwo tego świata, uśpienie tego świata jest drogą dla każdego z nas, indywidualną drogą, w którą musimy przejść, tak jak ja to w tym momencie odbieram. Nie mówię, że każdy tak jak ja, ale po prostu to nie jest nawet obojętność, tylko wyzwolenie się, wyniesienie się ponad te wszystkie sytuacje. I oczywiście ja chciałbym, żeby tu było bezpiecznie, żeby Polska była bezpieczna i w ogóle. Ale to właśnie wyniesienie się ponad tę sytuację i ta myśl, że nie będzie wojny, że będzie bezpiecznie, że sobie Polska poradzi, społeczeństwo sobie poradzi z tym napływem wszystkich sterowaną tą właśnie uchodźstwem. To decyduje, to jest moje imię, bo ja sobie wewnętrznie o tym mówię, że będzie dobrze, będzie dobrze. Nie, że moje imię tego świata to jacyś urzędnicy, wojskowi, policjanci, którzy oczywiście jak najbardziej są i muszą być, ale nie pokładam ich nadziei, pokładam nadzieję w Bogu, który to On jest tą siłą sprawczą, to On jest siłą sprawczą zbawienia mego i każdego z was, którzy w to uwierzycie, którzy powiecie sobie jestem. Zacznijcie sobie od tego ćwiczenia jestem. Mówcie sobie w duchu jestem. Kontemplujcie to słowo jestem. Zobaczycie, jak wiele wam to da. Może od razu nie zmienicie swego życia, ale zacznijcie drogę, której, gdy powiecie jestem, usłyszy was Bóg i Chrystus, który nie powie wam, nigdy was nie znałem. Nie spodziewam się, że będę zrozumiany. Nie spodziewam się, że cokolwiek, bo nawet nie mam w tym względzie żadnych myśli i nie miałem. Dopiero teraz zacząłem mówić. Spodziewam się, że i wierzę, że jest tak, jak Neville mówi, że ostatecznie wszyscy będą zbawieni. Jest to dla mnie bardzo ciężkie do zrozumienia po ludzku, ale tak jak on mówi i tłumaczy, każdy dostąpi zbawienia, bo powróci, czy dojdzie w końcu do swojej drogi, której Bóg da mu tą możliwość zrozumienia, czym jest istota zbawienia, czym jest możliwość zbawienia. Kilka dni temu nawet miałem takie myśli, że takie mocne natężenie tego, że jak się pojawiają te wszelkie wojny, konflikty, ludzie się zabijają, mordują. To jedyną rzeczą, która powoduje, że świat jeszcze istnieje, że nie może się rozpaść, bo te wszystkie konflikty, wojny mają jedną na celu, aby zniszczyć Boże dzieło, zniszczyć właśnie tą nieliczną wiarę i w jestem. I w tym momencie, w takich tragicznych momentach, losach świata, to właśnie pojedynczy
człowiek, pojedyncze osoby swoją myślą i wyobrażeniem ratują całą ludzkość. Sprawiają, że wszelki konflikt dochodzi do swojego kulminacyjnego momentu, do momentu rozstrzygnięcia, gdzie ludzie odkładają broń, gdzie ludzie mówią o pokoju, czasami może bardzo trudnym, ale w ludziach, tak jak po II wojnie światowej, jest potężna chęć odbudowy. Zazwyczaj niestety ta odbudowa idzie w kierunku tylko tej materialnej, odbudowują domy, budynki, zastępując właśnie tą prawdziwą odbudowę, tą prawdziwą chęć poznania imienia Jezus. Zaczynają mówić o tym, gdzie był Bóg. Jak On mógł tak sprawić, że to się tak działo. Gdy tymczasem też niejedni odnajdują czy postępują bardzo mocno do przodu w tych tragicznych sytuacjach, jak w obozach koncentracyjnych. Ktoś kiedyś właśnie, powiedział, że dalej by żyli w swoich grzechach, a tragizm sytuacji, ciężkiego doświadczenia, które przeżywa, sprawiają, że wchodzą na ten wyższy poziom. Tyle. Dzisiaj taki bardziej odcinek. No i teraz jeszcze jeden ten cytat. Znaczy nie cytat, ale ta fraza, która się pojawia, że pomrzecie w grzechach swoich, jeśli się nie nawrócicie. Wiemy o tym, że to nawrócenie, czy też tam jeszcze był jakiś inny fragment, Henryk kiedyś na forach mówił o tym, że dalej będziemy grzeszyć, pomimo tego, że właśnie oni się nawrócili, że ja byłem wtedy też. I to nie ma nic wspólnego inaczej. Zastanawiało mnie też swego czasu, teraz nawet niedawno, jak to jest, dlaczego Bóg kazał zabić, doprowadził do tego, że jak się narodził Chrystus, to Herod zabił, doprowadził do rzezi niewiniątek. Jak to jest, jak Izraelici mieli od wielu lat już dzieci i żony z Moabitkami, kazał ich zostawić. Tak po prostu dzieci i kobiety na pastwę losu. I jeszcze jakieś pewnie wiele takich przykładów, gdzie Bóg właśnie doprowadza do tak drastycznej sytuacji. I jaki to Bóg, skoro nie jest dobry. Ale Neville Hubb to powiedział, że jeśli czynimy coś w imieniu Boga, czy z żarem, miłością Boga, ze względu na Boga, jest nam to wybaczone. Jeżeli też te zło czynimy ze swojego zysku, znaczy dla pieniędzy, a pieniądze są podstawą wszelkiego zła, kiedy miłujemy pieniądze, bo należy to też odróżnić, że pieniądze są nam potrzebne do tego życia w tym życiu, ale gdy ten pieniądz jest jedyną czy podstawową miłością naszego życia, to wtedy właśnie są złe. I zobaczcie, jeżeli my robimy coś właśnie w takim względzie, w takim pojmowaniu, rozróżnieniu tego, w warstwowości niejako, bo przecież mamy pieniądze i musimy je mieć, ale możemy i kochać te pieniądze. Jak to jest bardzo trudne do ogarnięcia, do zrozumienia. W ogóle w takim sensie, że w ogóle mi nawet teraz uciekł wątek.
Ale myślę, że sam ten wątek, o którym teraz powiedziałem, jest pouczający. Tego wam życzę. Po prostu sięgnijcie po Pismo Święte. Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które z ust Bożych pochodzi. Jeżeli zaczniecie wgłębiać się nim, czytać, zrozumiecie go. Ja dzisiejszy ten odcinek Kamila, każde zdanie rozumiałem, tchnęłem nim. To jest niesamowity dar. To, co Kamil od siebie wkłada i to, co Neville powiedział. Ten wykład, którym się posługiwał jako podstawa do tego, żeby nagrać. To nie jest coś, co można wyreżyserować. Można tak sobie nagrać. Trzeba mieć niesamowity dar od Boga, żeby tak intensywną treść opakować w tak krótkim czasie. Widzicie, ja mam tylko jeden, zapisałem sobie jeden, trzy wersety z jednego rozdziału, a mówię o tym tak, jak mówię, bardzo długo i zdaję sobie sprawę nie do końca treściwie. A postaram się pod tym filmem zalinkować ten wykład Kamila i sami posłuchajcie, ile co zdanie jest rzeczy do przemyśleń, które mogło się ciągnąć naprawdę długimi minutami, dziesiątkami minut. Człowiek jest w takiej niesamowitej euforii. Jak to wszystko ma ręce i nogi. Bo tak jak wam ten cały fragment przytoczyłem, ten właśnie, że nie każdy, kto się zwraca do mnie, Panie, będzie wysłuchany. No bo właśnie w imieniu Pana, w imieniu Jestem, jesteśmy zbawieni. Patrzcie, ilu się zwraca, Panie, i robi te czyny, wyrzuca demony, czyni cuda, prorokuje. Powstało tyle kościołów i sekt dookoła. I czynią dobrze i tak ich uczyli katolicy księża, popowie, tam jakiś mułowie i jeszcze inni. Ci ludzie są dobrze. Nieraz. Aż po prostu we mnie wewnętrznie eksploduje głowa, eksploduje siła myśli i nie jestem wam w stanie tego tak żywiołowo, ekspresyjnie i treściwie wykładać jak Kamil, ale robię to dla siebie jako pamiętnik i być może nawet dla tych niektórych, którym sprawia ta przyjemność słuchania tego, co mówię i opisuję. I cieszę się, że was poznałem przez to. Wszyscy jesteśmy w jednej miłości Boga i powinniśmy trwać. Powinniśmy trwać tym, tak żeby dożyć swoich dni życia. Przede wszystkim przejść, wydać ten plon 30, 60-krotny i 100-krotny, kiedy wejdziemy do Królestwa Bożego, tak jak dzisiaj o tym mówił w tym wykładzie Kamil. Pozdrawiam was, naprawdę tak, całego serca, żebyście poczuli tą miłość, którą mam do każdego, tak jak Bóg ma do każdego miłość w tym świecie. Wszystkiego, co jest, co nas otacza, do przyrody. Jak wszystko w życiu jest cudowne. Jak ludzie żyją w małostkowych, głupich, zamkniętych pojęciowo, myślowo, słownie, sytuacjach. Jak mało chcą od życia. Zamykają się w pieniądzu, materii. A nie wiedzą, że można wyjść na takie życie, na takie wyżyny, na takie myśli, wyobrażenia, które się materializują.
Trzymajcie się. Jak tak zacznę rozmawiać i mówić, to nie skończę. Z Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba.